powiedziałam, jak również poinformowałam wszystkich po kolei i mówię, że będę walczyła o te dęby, a jak mi zemdną, to ja pomnik tam postawię, ogrodzę, że to był ścięty ten dom, który był wpisany do rejestru przyrody. A to jest, mówię, teren podworski i Natura 2000. No nie wiem, jak można tak ściąć. No ja sobie coś takiego nie wyobrażam. Te dęby nie będą wycięte. No to jest normalne. To jest element krajobrazu, historii, tradycji. I tutaj akurat kilka pokoleń pod tymi dębami chodzi z cerkwi na cmentarz. To nie jest tylko element, który jest gdzieś tam w pasie drogowym, bo ktoś sobie tak wymyślił. Ludzie piszą, do mnie dzwonią, których nie znam, w życiu nie widziałam, wie pani. Przedwczoraj w granicach 13 dyrektor powiatowego zarządu dróg w Hajnówce przydzwonił do mnie i twierdzi, że jest tutaj na tej posesji, czy przy dębach, który jest po trzecim przetargu do wycinki drzew. Byłam niesamowicie zaskoczona, więc pytam się, o jakich drzewa chodzi, które są w pasie granicznym i chcę ten dąb spuścić na moją posesję, czy ja wyrażam zgodę. Byłam niesamowicie zaskoczona. Mówię, że proszę pana, to są pomniki przyrody. Figuruje jako 17 drzew, jako skupisko drzew, w tym, bo to jest teren podworski i Natura 2000. Rozmowa była, że jego to nie interesuje, to są dęby do wycięcia. Więc ja powiedziałam, że proszę pana, ja sobie nie wyobrażam, że to dęby będą wycięte, tym bardziej, że ja jestem, graniczę, tutaj praktycznie połowę tych konarów jest na mojej posesji i powinnam być poinformowana o decyzji wycinki tych drzew. Powiedział, że została podjęta decyzja przez Urząd Gminy w Narwi. Jeszcze powiedział, że ja pisałam podanie o wycinkę tych dębów w 2015 roku. Ja mówię, proszę pana, bardzo proszę o udostępnienie takiego pisma, które ja złożyłam państwa instytucji. Nie chciał ze mną rozmawiać, więc ja wtedy pojechałam do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od razu z miejsca o potwierdzenie, sprawdzenie, czy te dęby figurują jeszcze w rejestrze przyrody. Tam panie sprawdziły w tym pokoju, pokazały na zdjęciach, że te wszystkie również są posesje, że wszystkie te dęby figurują jako pomniki przyrody w rejestrze. Więc poszłam do pani dyrektor. Proszę panią, przyszłam się zorientować, czy była jakaś uchwała, czy decyzja potwierdzająca, że zmiana kwalifikacji tych dębów, czy ewentualnie decyzja o wycince. Proszę panią, nie jest pani strona, nie będę rozmawiała z panią. Ja mówię, proszę panią, no nie rozumiem. Ja sąsiaduję z tą działką, jestem graniczę, połowę konarów na mojej i pani mówi, że mi pani nie udzieli, że proszę panią, odpowiednie decyzje w tej kwestii podejmuje Urząd Gminy w Narwi. Oni nic nie mają, więc pytam się, jaka jest instytucja nadrzędna nad gminą odnośnie pomniku przyrody. Nie ma żadnych instytucji, nie miała ochoty ze mną rozmawiać, zawróciłam się, wyszłam. Później przedzwoniłam tego dnia do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Przesympatyczny pan sprawdza, czy nie upłynęła do nich żadna uchwała zmieniająca klasyfikację tych dębów. Powiedział, że te wszystkie jako figurują jako 17 drzew, jako skupisko, 15 dębów i dwie lipy. I stan na dzień przedwczorajszy, do nich nie wpłynęło żadne pismo, decyzja o wycince tych drzew. Napisałam pismo o wstrzymanie decyzji wycinki tych drzew, jak również o udostępnienie pisma, które stwierdził dyrektor, że to ja złożyłam, jak również decyzji czy uchwały wydanej przez gminę na zatwierdzającej na usunięcie tych dębów. I w międzyczasie przyjechałam z rana do pani sołtys, zapytałam się, czy ona nie była poinformowana o tych wycince. Powiedziała, że nie, również podpisała się na tych pismach. Zawiozłam te pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce. Pana dyrektora nie było. Wracając, zawiozłam pismo do Urzędu Gminy w Narwi. Nie było wójta. Pan, który najprawdopodobniej on
wydaje jakieś tam decyzje odnośnie tych pomników, ja proszę, proszę pana, proszę, czy jest możliwość udostępnienia mi takiego decyzji, czy coś takiego. Powiedział, że on wydał dyspozycję do odszukania tego pisma, więc ja mówię, że jest złożone moje pismo na sekretariacie o udostępnienie takiej decyzji. Więc powiedział, proszę panią, te dęby zagrażają życiu. Ja mówię, no ja nie wiem, ja 25 lat mam tą działkę, nie widziałam nic takiego, żeby one zagrażały. Owszem, były jakieś konary trochę przysuszone. Sama interweniowałam do gminy, do Powiatowego Zarządu Dróg ich o usunięcie konarów. Pan mi powiedział, że te są dęby, nie są wpisane do rejestru przyrody, one są w pasie drogowym. Później pojechałam, złożyłam pismo w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Już tam musiała być jakaś interwencja, gdyż powiedzieli, że gmina nie posiadała tych dokumentu o wpisie do rejestru przyrody. Rejestry przyrody, każdy ma możliwość, to jak to gmina nie sprawdza, ma jakiś inny wykaz, nie rozumiem tego. Nie ma, odnośnie stanu na dzień dzisiejszy, nie ma informacji, żeby tutaj była jakaś inwestycja drogi prowadzona, żeby ktoś, ale jest tam z tamtej strony przecież pola, które jest, nikomu nie przeszkadza. To troszeczkę zmieni, czy zresztą one nie są przy drodze same. To jest symbol Puchów, to jest kraina otwartych okienic. Wielobecne zainteresowanie Podlasiem jest bardzo duże, bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Kwestia jest taka, te dęby i dwie lipy zostały wpisane jako pomniki przyrody 20 lat temu. Sam osobiście wnioskowałem, mierzyłem i tak dalej, żeby zabezpieczyć te drzewa przed jakąś ingerencją, no, na przykład przed tym, jeżeli ktoś kupi od, wtedy to było własnością gminy ta działka, ktoś kupi i zechce sobie wyciąć, tak, kupi po to, żeby wyciąć. Na szczęście udało się akurat znaleźli się tacy gospodarze, którzy tego nie wytną, a wręcz dbają o to i postawili za punkt honoru w tej chwili, żeby bronić tych dębów. Według mnie, zgodnie z prawem, te dęby są w rejestrze, dlatego że mówi tak po pierwsze rozporządzenie z 98 roku, którym wymienia się jako pomnik przyrody grupę 17 drzew, 15 dębów i dwie lipy. I te dwa dęby, na które no, ostrzy zęby piły motorowej dyrekcja powiatowa dróg, na pewno są pomnikami. I to nie ma dwóch zdań. Będziemy zabiegać o to, żeby to zweryfikować wszystko i żeby tą decyzję cofnąć. Ta decyzja oczywiście daje dzisiaj możliwość wycinki dla zarządcy powiatowego czy zarządcy dróg powiatowych, ale to nie znaczy, że on ma to zrobić. Zresztą my się tutaj nie godzimy na to. I tyle.